Takiego elfa zwykle nie gram, więc witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Świerszy, a przed wami kolejny odcinek z serii Elfiej Propagandy. Dzisiaj zagramy sobie przywołującego żywiołaki i klonującego jednostki łowce, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przeciwnik ma ładne statystyki. Jeśli chodzi o nasze, to nam nie obniża, więc fajnie. No i przede wszystkim gramy na ślicznej arenie. Ja bardzo lubię takie klimaty właśnie high fantasy, że tak powiem. No i gramy przede wszystkim na swoim terenie, bo tutaj nasze rusałeczki nam zapewne kibicują. Ustawmy się, więc co by nie było lipy, to najlepiej zrobić tak, albo nie, bo on musi być odporny. No właśnie, zawsze ten sam dylemat, ale oni muszą być odporni na magię, bo to mi dużo da. A smoczysko jest wolnym strzelcem, zobaczymy, co z tego wyniki. Mam tylko dwa czary, no i oczywiście ewentualnego klona czarów przeciwnika, co może być całkiem zabawne. No to co, lecimy z tematem. A co to jeszcze statystyk przeciwnika? 21-15. Jak ja sobie przeleję manę druidem, to oczywiście również tobie max powodzenia. I też baw się dobrze. Wszyscy się będziemy, mam nadzieję, bawić dobrze. Ojojoj. Trzeba tego maga posunąć. Nie mam sprawdzania, co ma przeciwny heros. Szkoda. Dobra, słuchajcie, bo tutaj tak bije. To aż nie fajnie, jakby uderzył zbyt mocno. Przeciwnik ma eksperckie szczęście i mistrza żywiołów. Co by tu zrobić, żeby zrobić ok? Myślę, że zrobimy w ten sposób. Trzeba się odsunąć z pełnej strzałki na pewno, to 100%. 4, 5, 6, zróbmy sobie taki myczek. Oj, mrok, niedobrze. No to trzeba iść do przodu, bo to się może źle skończyć. I to zdecydowanie bardzo źle. Zrobimy sobie następującą rzecz. Jakieś tutaj mam dźwięki w tle niepokojące. Szkoda, że się jednak inaczej trochę nie ustawiłem, bo można było załatwić dwie jednostki, a tak to i tak muszę iść do przodu i tak. Robimy tak. No, jeszcze ze szczęściem, ale wpadły nam morale. No to spoko w sumie. No i co? Dajemy defa, no. I ja bym chciał przesunąć go chociaż za strzelca mojego. Jeżeli się uda, to będzie super. Nie udało się. No to bardzo słabo. Ale z drugiej strony, no, to on może mi zrobić. Nie ma jakiegoś specjalnego przelicznika tutaj. A przywołanie żywiołów przywoła mi 45 plus pierścień. No to pewnie jest 60 na pierwszy rzut. Widmowe zastępy. Czy jest szansa na to, że gotowość bitewna byłaby na tyle duża, żebym skorzystał na tym? Bo wiecie, ja potrzebuję przeskoczyć tak naprawdę, żeby wpaść za Zehira i zobaczyć. Ajaj. No tak to przywołane zostanie, no nie wiem, 60-70, a ja chcę przywołać od razu dużo jednostek. Zróbmy tak. Ciach. O! I to jest myk. On musi ryzykować. Musi ryzykować. I to dwukrotnie. Zobaczymy. No, bo może rzucić debuffa i ty... debuff, okej. Okay. I to taki nie, no niestety najgorszy możliwy dla mnie. Okej. Okay. I mamy z głowy. Także bardzo pozytywnie dla mnie. Bo przeciwnik zamiast rzucić burzę tam, no to musiał pozbywać się smoka. Zobaczymy, co pokaże mag, bo na pewno mu szczęście wejdzie, to jest zwykle tak, że przeciwnikowi szczęście, no właśnie. Niedużo, bardzo niedużo uderzył, więc przelanie będzie przeolbrzymie. Jeżeli faktycznie wyjdzie, no to będzie przeolbrzymie. Okej, okay. Bardzo fajnie, no to teraz robimy sobie tak. Ulubiony wróg, no tak, bo czemu nie, strasznie mało i tak bije, tak swoją drogą. Robimy sobie taki myczek, strzelanie mocy, no i od tej pory zaczyna się bardzo fajna gierka. Teraz zobaczcie dlaczego.
Sobie tutaj tak, zezłomujemy tego, bo on, no co, będzie ryzykował kontrę na takim spell power, znaczy na takiej sile mojej jednostki? Chyba nie powinien. A, nie ryzykuje kontry, ale podejdzie do... w ten sposób, okej. Okay. Obrażenia, tak jak mówiłem, są dosyć małe, więc nie ma co aż tak tutaj forsować tempa. O kurde. Myślałem, że w tą burzę to on nie wbiegnie. I robimy teraz w ten sposób. Chyba, że... Okej, okay, zróbmy tak. Mi szczęście aż tak bardzo wchodzić nie chce. Dodatkowo nie weszła mi żadna odporność na magię. To całkiem ciekawa sprawa. Okej. Okay. Jeszcze jedna... Jeszcze jeden moral poproszę. Ja sobie odwołam na przykład jego, żeby mi tutaj nie bił po tancerzu. 21 spell powerów na rozkładzie, 30% odporności i żaden... O, super, super. Bardzo super. Rój os, odsuwamy... Odsuńmy go, co mi szkodzi. No i za smoka, no to już nie żyje. Defujmy, nie ma co się spieszyć. Mamy przewagę. 27 spell powera, to tutaj będzie wręcz zabójstwo, jak przywołam te żywiołaki, a potem tylko klon i w zasadzie jeden po drugim powinien tutaj przeciwnik mi padać. Najgorsze, że nie mam zabezpieczenia. Przywołanie żywiołów. 121. No to robimy tutaj jesień średniowiecza, słuchajcie. Jesień średniowiecza. Smoczysko bardzo ładnie uderza. Bez konterki. Pięknie. No i dawaj, jeszcze tego maga poskromimy. Ciach. Szkoda, że szczęście mi nie wchodzi. Jeszcze co zrobimy? A, jeszcze sobie go sklonujemy, a on nie będzie miał jak odpowiedzieć. Prawdopodobnie. Przydałaby się też jakaś wytrzymałość. No i dawaj. 8, to trochę mało. No ten w sumie dużo bił, nie? O, teraz to wiesz. No ci powiem, że średnio. No dajesz, druidzie. Najlepiej tutaj byłoby rzucić kontrę absolutną na obrażenia, ale... Chyba tak, chyba to jest najlepsze. No i już jesteśmy bliżej. To prawda, nie wiem, czy to aż tak pozytywnie, jak myślałem, bo mnie przesuwa strasznie. A przez to nie będę mógł chyba zdążyć przed tytanem z tą inicjatywą, ale jeszcze zobaczymy. Bo ten smok to w sumie dosyć pozytywnie mnie zaskoczył. Okej. Dobra, nam dwie jednostki nie żyją, ale nam przede wszystkim no jedna, ta najważniejsza, robi robotę. Więc okej. Pewnie pójdzie jakiś rozkład na tego enta. Bo ryzykować odbicie zaklęcia no nie powinien w sumie. Szkoda, że nie mam więcej jakby zaklęć typu na przykład właśnie Fenix, no ale zmusiła mnie sytuacja do pójścia na środek, no i nie mogłem wydropić Feniksa. A Fenix albo jakaś nawet no cokolwiek innego, no spowodowałoby tutaj naprawdę fajne obrażenia. No nie, i przede wszystkim szybkie, bo to jest powolne. Jak mi rzuci slowa, to będzie słabo. Ja się jeszcze zastanawiam nad tym, co ja mam z czarów, bo może bym rzucił... Okej, okay, nie ma sprawy. 21 spell powera, to wiecie. Nie ma co się przejmować jakoś specjalnie. Podejdziemy koniem, on chyba powinien dać radę, nie jestem pewien. I zależy jeszcze... Okej. Okay. Nie da rady, koń, okej. Okay. Weź sobie defa. Mówię, ten kryształ to praktycznie mnie nic nie uderzy. Tylko byleby mi teraz pojawił się ten tutaj, nie? Bo to jest najbliższe wolne pole. Nie to, tylko to. Znaczy zdecydowanie nie to, jest jeszcze szansa, że się pojawi tutaj.
Widmowe zastępy. No, wiesz co? Serio? Serio? Pojawił się tutaj? No, powiem wam, że się zawiodłem jak na to, co się tutaj wydarzyło, bo... No mam, kurczę, taki damage, że w zasadzie staki będą spadać, no, na strzała. No i kurde, nie mogę go wykorzystać, bo mi tutaj Heros postawił przeciwnika. No, jestem w szoku. Muszę się odsunąć od tego. Bardzo dobrze się stało, okej. Robimy tak. Słuchajcie, wait. Dobra. Jesteśmy w domu. Ten strzela do kryształu. Dawaj, dawaj. Ten sobie przeczekuje. Druid strzela do kryształu. Ewentualnie łucznik może, bo już jest w sumie bezużyteczny. A ten może sobie rzucić jeszcze coś fajnego, na przykład wytrzymkę. No nie. No w sumie ten stack będzie potrzebny mnie. Okej. No, ciach. Dobra, tak jak mówiłem, to nic mi nie będzie robić. Zdefuj się. No i robimy jesień średniowiecza za chwileczkę. Mam nadzieję, że tu będzie moralowanko. Dosyć ostre. Ten end jest, no, nawet dla rozkładu niezbyt śmiertelnym przeciwnikiem, bo rozkład będzie go bił rzadko. No, wiesz co? Naprawdę, jakie trzeba mieć szczęście, żeby robić takie rzeczy. Dobra. Bardzo duże trzeba mieć szczęście, żeby rzucić cierpienie na jednostkę tego typu. Nie mogło być nic innego, tylko musiało być cierpienie, no nie? To pro, świetna sprawa. Dobra, przeciwnik znowu stwierdził, że to dobry pomysł. Przede wszystkim fajnie, bo chyba się zaraz zaczynam zastawiać. Szkoda, że mi tutaj... Bo tak, ja się zastawię tutaj. Okej. Dawaj, spróbujmy. Widmowe zastępy powinieneś strzelić, no nie? Strzelisz, bardzo dobrze. No, prawie bardzo dobrze. Prawie. Bo jak zwykle sklonował się nie tam, gdzie powinien. Mogę się jakoś przed tym uchronić? Nie mogę. Weź, defuj. On musi podejść pod moją jednostkę, a on jest chyba, z tego co wiem, teraz na pudle. Więc no, ten damage będzie, no, duży. Powinien ściągnąć praktycznie cały stack. Ciekawe, jak sobie ta, jak się ta gra rozwinie. Dobra, odchodzisz. Okej. Bardzo ładnie. Słuchaj, pięknie bym powiedział. Teraz tak. Żebyś mi tu przypadkiem nie zechciał wejść. Przepraszam. Świetny ruch. Zapomniałem. No to teraz przegrałem sobie prawdopodobnie grę. Dobry ruch to był. Nie ma co. No tak. Przegrałem sobie grę, a miałem już z góry. No kurde, no taka prawda. Dobra, nieważne. Defuj, nie ma co się spieszyć, tak naprawdę przeciwnik tutaj nie goni nas jakoś bardzo. Mówisz, nie będziesz oddawać jej, więc okej. Masz jeszcze jakieś kurde debuffy? Bo jak masz, to średnio ci powiem. I on zginie, tak? Nie dostanie morali, bo...
dobra. Świetnie, świetnie. Druid ten, druid może by zmoralował. Świetnie, świetnie. Dobra. Mamy 10 spell powera, więc teraz tylko klonowanko i w zasadzie do przodu. Ale to uderzy. 1-3. Kurde, spodziewałem się tak 8-10, ale... Dobra, dziwne. Poczekaj, nie ma co się spieszyć. Weź ją, złap. Albo nie. Chodź tu. Mhm. Ona już nie żyje. Widmowe zastępy jeszcze. Proszę, po tej stronie. No ja pierniczę. Jak to możliwe? A miałem taką strzałę. Nie trawię tego powoli. Naprawdę tego zaczyna mnie trawić. Straszne, no. Ah, sobie porobiłem. Gdzie mój żywiołak wody? Mam równowagę żywiołu. 2-4. No mało trochę. Dawaj. 14. Mało. Kurde, no na akademię przegrałem, która jeszcze mam rok w Sylwan i to w dodatku na konia, który powinien połowę magii odeprzeć. Strasznie sobie zrobiłem, no ja lubię eksperymentować, strasznie mi to przyjemność sprawia, no ale... No ale kurde. Jeszcze teraz będzie wesoło, bo on już teraz to strzeli. Tylko chyba. Może w końcu strzeli. To nie? Strasznie mi kurczę to przeszkadza, że od lewej strony się pojawiają. No, nawet nie mam czym tego powstrzymać. No i moja najcenniejsza broń tak naprawdę w tym momencie no, leży, nie? 13 tych to jeszcze 3-4 tury na spokojnie, więc praktycznie. No i co tam ciekawego zrobisz? Głębokie zamrożenie. Super. Dobra. Czyli generalnie to nam wiele nie zmieniło. Było przywołanie, znaczy była błyskawica. 3 sztuki, no patrz. No nie zabiję go, ale jaja. Normalnie chłopa nie zabije. Z Herosa. Jak to obejść? Weź mu rzuć to, no bo to bez sensu czekać. Tak go drzewiec zarżnie. 3-4, no. Nie wiem, poczekaj? Ja nie wiem, jak to... Ta gra się potoczyła absolutnie masakrycznie dla mnie. No i tu dużo rzeczy. Rzeczy byłoby dobre. Okrutnie gra mnie pokarała, no to jest fakt niezaprzeczalny. No Jin jest, kurde, wyautowany. Dużo rzeczy mnie pokarało. Taka, kurde, tutaj niestety kolej rzeczy. Jakby... No teraz nawet nie mam... Mogłem w sumie skorzystać z tego, że mam dużo murali i zabić go. A potem tutaj postawić widmowe zastępy. Też zły ruch. On mi tu wsadzi kryształ. Świetnie. Dobra, to ja tak zrobię w takim wypadku. Proszę bardzo. Dev, nie ma co się spieszyć. Absolutnie nikomu się tutaj nie spieszy. Gra jest i tak przegrana. Ilość złych zdarzeń po prostu wywaliła poza skalę. I to strasznie. Dobra. Tytan to nie ma co się nim jakoś bardzo tutaj przejmować. Jest unik, on ma tylko 45 ataku.
Ten ziomeczek ma. No właśnie. Ze szczęściem dwie sztuki to meme. Dobra, umieraj. Umieraj, kurde, bo naprawdę przekroczone granice zostały. Absolutnie. Przyzwoitości. No, co tam powiesz ciekawego? Dobra. Zapraszam. Robimy jesień średniowiecza. Jesteś na pełnej? 4, 8. Patrzcie na to. Hehe. Dobra. I tak to powinno działać od początku gry. Ale nie, musiało zawsze tam, gdzie nie potrzeba się spawnić. No, on powinien teraz robić kryształ. A nie. Okej. To co? Może być. Szkoda, że nie mam żadnego backupu. Myślicie, że mogę ją zabić? Nie mogę. Żywiołak wiatru mnie trochę tutaj przeszkadza. Trzeba go będzie go zabić, niestety. A, on sam się zabił. Dobra. Wejdźmy do przodu. Super, super. Dawaj. Ale bym zrobił comeback stulecia, nie? To byłoby dopiero giga czad. No to jest już ostatnia strzelecka tura mojej jednostki. Więc załadujemy sobie chyba w tego. Zobaczymy, kto będzie na pełnej, żeby to ładnie wyglądało na końcu rozgrywki. Widmowe zastępy. Dobra, no on musi. No musi użyć kręgu. No. No i co? No i GG. GG, gra bardzo nie po mojej myśli. To było absolutnie do wygrania. I to tak naprawdę bezproblemowo. Chciałem coś ciekawego zagrać, no ale wiecie, no RNG w pierwszej turze z tym rozkładem. Z tym rozkładem, no, wypaczyło mi moją, jakby, moją taktykę. Dzięki. Wypaczyło mi moją taktykę. Kurczę, byłem bardzo... Robię strasznie dużo błędów tymi elfami, no ale takie ciekawe taktyki, jak mi się trafi pierścień i Tiru, który ma taki świetny przelicznik, no to... Ale mam nadzieję, że się gierka bardzo wam podobała, że coś takiego nowego było zagrane. No końcóweczka była bardzo emocjonująca. Wyciągnąć tego faktycznie nie mogłem. Prawdopodobnie lepsze ustawienie spowodowałoby, że... No, że byłbym odporny na takie zagrania typu kryształ i tak dalej. No ale... No ale nie byłem, bo skopałem, tak? Powinienem zostawić miejsce, w którym spawnuje się żywiołak i po prostu go sobie klonować i ciągle jechać, nie? Na tym. No dobra. Dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.